Do Masolicy PL jesteśmy z Tomaszem Hałasem po spotkaniu z Widzewem. Kolejny remis, ale tym razem chyba szczęśliwsi jesteście niż po poprzednich meczach. Bardziej to chyba widzę, powinien być szczęśliwy, że tylko remis był, bo tak naprawdę mieliśmy temu sytuację, żeby zakończyć ten mecz z trzema punktami. No aczkolwiek no szkoda, no kolejny remis. Co można powiedzieć? No, trzeba dalej zdobywać punkty, jeszcze przed nami trzy mecze, także głowa do góry i tarasełka. Powiało Ekstraklasą na trybunach, a jeśli chodzi o boisko, jak wam się grało? Czuliście się bardziej zmotywowani przeciwko Widzewowi, czy te trybuny was niosły? To znaczy na pewno. To po to się gra, po to się trenuje, żeby w takiej atmosferze uczestniczyć i grać w takich meczach, tak? Telewizja, dużo kibiców, światło, wieczór, także jeszcze dobry zespół, bo to uznana marka Widzew Łódź, także no fajnie. Łatwiej grać z takimi zespołami jak Widzew, czy po prostu ten mecz miał taką szczególną oprawę i więcej siły wtedy? Znaczy zawsze się łatwiej gra według mnie z lepszymi zespołami, bo te zespoły preferują grę w piłkę, a nie wybijanie piłki przed siebie, także na pewno łatwiej się grało, tym bardziej, że my jesteśmy drużyną, która tak samo chce grać w piłkę, dlatego tak to wszystko fajnie wyglądało z boku. Na razie widzimy takie małe domino, jeżeli strzela Mariusz Marczak, no to później goni go Bartek Wiśniewski, na koniec jest Tomek Hałas. Będziesz chciał zbliżyć się bardziej do kolegów, czy jednak oddacie tą koronę Mariuszowi? Wiesz, no, jestem napastnikiem i mnie się rozliczę z tych bramek. Na razie no, nie mam ich za dużo, powinienem mieć ich zdecydowanie więcej. Sam wiem o tym, że kilka sytuacji zmarnowałem, ale to też może nie w ten sposób do tego podchodzę, bo dobro drużyny jest najważniejsze. Jeżeli wszystko będzie się składało i ja będę też strzelał bramki, czy kto inny, a będziemy te trzy punkty zdobywali, to nie jest istotne tak naprawdę. Rozumiem, że więcej podań Grzegorza Wojdygi pomoże. tak, ale to spokojnie. Każdy z nas ciężko pracuje, żeby te punkty zdobywać, także no, trzeba się skupić na tym, co jest przed nami i walczyć dalej. Dziękujemy. Dzięki.